Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy szczególny dzień, bo jak powiedziałem, dzisiaj rano święto kultury w mieście Łomża. Otworzyliśmy 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Walizka, ale nie tylko kulturą żyje miasto Łomża i już niebawem 7 czerwca na Stadionie Miejskim w Łomży odbędzie się 4. miting lekkoatletyczny. Bardzo się cieszę z tego, że jest to kolejna ciekawa impreza, która będzie się odbywała w naszym mieście. Jak się za chwilę Państwo przekonacie, w tym roku to przedsięwzięcie będzie miało bardzo mocny wymiar pod względem organizacyjnym. Dlatego, bo też w tym roku jest 25-lecie klubu Prawbet Śniadowo Łomża. W związku z tym meeting przygotowywany przez ten klub będzie naprawdę na wysokim poziomie. Sam fakt, że zauczestniczą w nim zawodnicy z najodleglejszych krajów na świecie, będą przedstawiciele między innymi Australii, Nowej Zelandii, zawodnicy z Afryki. W sumie chyba 17 krajów z tego, co przekazywał mi pan Andrzej Korytkowski, ale o tych szczegółach organizatorzy Państwa poinformuję. Miasto Łomża wsparło tą inicjatywę kwotą 10 tysięcy złotych w ramach środków pozakonkursowych na realizację zadań na sport. Czyli udział miasta w tym przedsięwzięciu też jest. Do tego przedsięwzięcia dołożyli się także inni sponsorzy, dzięki czemu już 7 czerwca na naszym Stadionie Miejskim będziemy świadkami wielkiego wydarzenia. No sam fakt, że znakomite osoby wezmą udział w tym meetingu na czele z Konradem Bukowieckim, mistrzem Europy w pchnięciu kulo. Mam nadzieję, że mieszkańcy Łomży i regionu będą chcieli też wziąć udział oczywiście w formie kibicowania zawodnikom, którzy przyjadą do Łomży, bo naprawdę będzie co oglądać i mam nadzieję, że już niebawem 7 czerwca na naszym Stadionie Miejskim będą padały nowe rekordy Polski, Europy, a może świata. Tutaj na początek tylko malutkie sprostowanie, bo się tak nam to zlewa. Prawbet Śniadowo, Prawbet Śniadowo Łomża. Jest 25-lecie firmy Prawbet Śniadowo, natomiast 18-lecie, czyli pełna dorosłość klubu. 18 robimy, jak gdyby w tym roku jest z kolei Prawbet Śniadowo Łomża. Ale to nic nie szkodzi, impreza będzie ta sama. Można powiedzieć, przy jednej okazji zrobimy dla dwóch firm, dla firmy, dla klubu, dla miasta tą samą imprezę fajną. Mam nadzieję, że to będzie warto tego. Tutaj pan prezydent wspomniał o tych 17 krajach, o krajach afrykańskich, tak jak już pan tu wspomniał, między innymi Australia, Nowa Zelandia. Też będziemy takie egzotyczne kraje gościli jak Erytrea, Zimbabwe czy Kenia. Już Kenia może dla nas nie jest taka egzotyczna, już kiedyś w Łomży zawodnicy startowali z tego klubu, natomiast te pozostałe dwa to są zawodnicy, którzy wyrazili chęć startu, którzy są potwierdzeni. Wiadomo, w życiu różnie bywa, natomiast na przykład wczoraj dostałem informację, że jeden z dwóch zawodników z Australii, niestety kontuzja od nich nie przyjedzie, ale drugi będzie, więc Australię mamy nadal, nie? Na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych 180 osobostartów, jest to 160 osób, z czego 39 jest z zagranicy. Mamy pięciu olimpijczyków, których wiemy na pewno, bo z tych zagranicy nie wiem, którzy byli na igrzyskach, ale z tych z Polski, którzy pięciu olimpijczyków, 50 reprezentantów swoich krajów, to co najmniej to co wiemy. Natomiast, przepraszam, medalistów, nie reprezentantów, bo nie jestem w stanie powiedzieć, którzy reprezentowali swoje kraje. Natomiast to, co wiem na pewno. Głównymi jak gdyby atrakcjami będą na pewno pchnięcie kulą z Konradem Bukowieckim,
Kowieckim na czele, będzie też zawodnik z Białorusi, który powyżej 20 metrów pcha, będzie też z Wielkiej Brytanii zawodnik i kilku naszych rodzimych, plus też będą dwie czy trzy kobiety w tym konkursie samym, bo można zrobić tak zwany miks, tylko oczywiście innym ciężarem kuli, w tym między innymi nasza wicemistrzyni Polski młodzieżowa Beata Trzonkowska, stypendystka prezydenta miasta Łomży. To nasi zawodnicy też będą startować. Drugim z takich bardzo ciekawych i mocnych, myślę, że biegów wynikowo będzie bieg na 5000 metrów mężczyzn. Na dzień dzisiejszy 36 osób się zgłosiło. Zgodnie z przepisami może tylko 24 biec w jednym biegu. Z tym, że prawdopodobnie będą na dwie serie podzielone i ten słabszy bieg będzie wcześniej. O godzina 18 jest to... robimy otwarcie meetingu międzynarodowego. Natomiast meeting ogólnie klasy mistrzowskiej międzynarodowej już będzie trwał od godziny 16-16.30 w zależności od ilości zgłoszeń. I tutaj będzie głównie ta część krajowa, ewentualnie eliminacji i tak dalej. Więc jeśli ktoś chce przyjść wcześniej, kocha lekkoatletykę i wysiedzi 4 czy 5 godzin na stadionie, może przychodzisz już o 16. Natomiast jeśli ktoś ma 2 godziny, to zapraszam o 18. Tu będzie takie najciekawsze rzeczy. Będzie z prezentacją zawodników, będzie to z muzyką. Za X opłaty dokonaliśmy, także możemy puszczać muzykę, nie? Będzie to z prezentacją taką. Mamy nadzieję, że fajny taki pomysł mamy, dosyć ciekawy. Chcemy to zostawić w tajemnicy. Oczywiście będą też inne konkurencje. Tu będą 3 biegi memoriałowe, w tym właśnie na 5000 mężczyzn, kobiet oraz 1500 mężczyzn. Będą to biegi z tak zwanymi zającami, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć, żeby też ci ludzie, którzy tu do nas przyjeżdżają, żeby byli zadowoleni, że na fajnym stadionie, fajnym mieście uzyskali wyniki, żeby tu wracali sobie pamięcią, a z czasem może też wracali tu startować i innym o nas mówili, promowali nasze miasto, nasz region. Obchodzimy 25-lecie spółki PrevBet. Natomiast tak jak tutaj pan Andrzej Korytkowski powiedział, to jest 18. rocznica klubu sportowego PrevBet Śniadowo-Łomża. Pomysł rodził się w tym roku już w styczniu, także tutaj te zaangażowanie i wielka determinacja pana Andrzeja Korytkowskiego we współpracy właśnie z panem prezydentem, no i nasza tutaj firma doprowadziła do skutecznego i mam nadzieję widowiskowego turnieju, który na stadionie będziemy mogli oglądać. Także w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla pana prezydenta, a w szczególności dla pana Andrzeja Korytkowskiego, który naprawdę z wielką determinacją, bo nie są to sprawy proste i oczywiste, doprowadził do tak wielkiej imprezy tej klasy w naszym mieście. Także tutaj należą się dla pana Andrzeja, myślę, wielkie brawa, a po imprezie ocenimy, jaki będzie to miał rezultat sportowy. Konrad Bukowiecki, można powiedzieć, cały czas rośnie. To jest 20-letni chłopak, rekordy życiowe w wyciskaniu sztangi robi, więc a to się przekłada na odległość zazwyczaj. Uzyskał 2 tygodnie temu fantastyczny wynik, już 21:51, jeden z lepszych wyników w świecie. Natomiast teraz w Stanach startował właśnie bodajże chyba w weekend i tu troszkę słabiej, 20:29. Niemniej rekord naszego stadionu jest 19:84, należy do Konrada Bukowieckiego. Miejmy nadzieję, że ten rekord chociaż poprawi i że będzie można się cieszyć z tego, że mamy 20 z przodu, bo to już jest taka przepustka światowa, można powiedzieć, 20 metrów. Nie wiem, ile to będzie. Będzie startował 4 w Radomiu, później u nas po naszym starcie ma kolejny start i później znów za trening się bierze, więc miejmy nadzieję, że w tym Radomiu się przetrze, a u nas już będzie dobrze. Jeśli rekord Polski pobije, to niestety nie. Bo ma 22:00, on ma życiówkę 21:97, co jest rekordem Polski, więc przyjmując, że bije gdzieś o 5 cm, może być problem. Brzydko powiem, mam nadzieję, że nie pobije tego rekordu, nie będziemy mieli problemu. Nie? Chyba, że krawężnik przeleci, więc zostanie to uznane. Ale będziemy się martwić, jak ten wynik padnie. Wspomniałeś o 5 olimpijczykach z Polski. Dokładnie to będzie? Łukasz Parszczyński, Londyn 2012, przeszkody. Ewelina Ptak, Rio de Janeiro, 4x400 metrów. Artur Zaczek, Londyn 2012.
No, Konrad Bukowiecki, Rio 2012 i Szegumo Jarret. Jest to Etiopczyk, który w barwach Polski startuje w Zurichu, był wicemistrzem Polski w maratonie. Jest ponoć w bardzo wysokiej formie. Jeden z najwyższych numerów mu przydzielę, bo mam nadzieję, że będzie walczył z Hiszpanem i jeszcze z tym chłopcem z Erytrei, bo to są takie najlepsze wyniki. A jeszcze Szymon Kulka, który będzie z nimi prawdopodobnie walczył o zwycięstwo. To tak to obstawiam. To tak to by była na dzisiaj ta piątka, co na pewno wiem. Tu wcześniej jeszcze pan Szczepankowski wspomniał właśnie, że ocenimy po. Na pewno nie będzie wszystko dopięte, to jest wiadomo, bo wcześniej robiliśmy ten meeting, to był dużo, dużo mniejszy, to było maksymalnie raz cztery narodowości, startowała między innymi, to była wtedy Kanada, Kenia w tamtym roku, dwa lata temu. Natomiast no, tu jest to ogrom, w czterech miejscach muszą być zawodnicy zakwaterowani, bo niestety nie udało nam się nigdzie tyle znaleźć miejsc wolnych, bo łącznie z Polakami jest to 60 kilka miejsc musimy znaleźć tak... dla noclegu i do wyżywienia. Natomiast no, zobaczymy na pewno, co się nie udało, co było źle, będziemy się zwracać z jakąś prośbą. Nie wiem, jeśli będzie potrzeba, to wtedy zrobimy jakąś konferencję po, jeśli by było jakieś fantastyczne wyszło, żeby nawet co poprawić, bo w przyszłym roku jest 600-lecie miasta, kto wie, byśmy wtedy zrobili tyczkę. Naszego skoczka zaprosili Liska, który 6 metrów skacze, czyli 600 centymetrów na 600-lecie. Miasta Łomży i główny dystans też 600 metrów do biegania Lewandowskich Szczot i wtedy możemy, prawda, robić. Ale to teraz trzeba zobaczyć, mamy taki poligon doświadczalny, co by było poprawić, co jest źle, co by było fajnie, żeby jeszcze było. Także, bo już teraz mam parę pomysłów, które nie zdążyliśmy zrobić, bo niestety nie daliśmy rady, o tak powiem tylko. Mówisz, że mamy się przyglądać biegowi na 500 metrów, uważnie. 5000 metrów. Na 5000 metrów. Jakieś nazwiska na pewno Afrykanie, prawda? Tak, to właśnie nawet nie wiem, że jakoś Tedeze się nazywa chłopiec z Erytrei, to ten na pewno powinien walczyć. Z Hiszpanii Daniel Mateo Angulo, bo już przerabiałem wiele razy ten, który jest na plakacie, to on ma najlepszą chyba z nich życiówkę. Na pewno będzie o zwycięstwo walczył Szymon Kulka, jest to zawodnik, który obecnie jest niestowarzyszony ze względu, że zmienia klub, a zmienia klub na Prewbę Śniadową Łomża. No to taka ciekawostka. I będzie w naszej koszulce biegał i tak dalej. Będzie prawdopodobnie przedstawiany jako już nasz zawodnik. Niemniej w komunikacie będzie niestowarzyszony, bo takie są przepisy. I Szegumo Jarret, myślę, że też. I jeszcze może jakaś jedna niespodzianka. Też będzie z dobrym zającem. Zającem będzie zawodnik, który był medalistą Mistrzostw Europy. Także to nie będzie... Aha, Szymon Kulka jest to mistrz Europy w biegach przełajowych. Także to też nie byle kto. Także myślę, że to już same te pięć nazwisk. No, samo to, że na Mistrzostwach Polski seniorów biega praktycznie prawie zawsze jedna seria, a my w tej chwili będziemy musieli to dzielić na dwie, to świadczy o tym, że robimy o bardzo dobrej godzinie, w bardzo dobrym obsadzie, że z zającami wiedzą zawodnicy, że będzie dwóch zająców na bardzo dobry ten wynik pierwszy, ale też na minima, na Mistrzostwa Europy Juniorów, na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i tu będzie też drugi zając prowadził tą drugą grupę, żeby mogli zawodnicy nabiegać dobre wyniki. A to się no, później przekłada, tak jak mówię, na dobre wspomnienia, na promocje i się tego trzymajmy, żeby chcieli jak najczęściej do Łomży przyjeżdżać. Z naszych zawodników kto będzie startować? Z klubu No, Mateusz Dymczyszek jest zgłoszony, Paweł Ochal, Emil Dobrowolski będzie jednym z zająców, no niestety to urazo, bo jest po kontuzji, więc chociaż poprowadzi tą drugą grupę. Ale Olga Ochal na 5000 metrów, Anna Szyszka na 5000 metrów. No niestety, w skoków dal jeszcze będzie ciekawy zawodnik z Anglii, 7,80 skoków dal. Powyżej 6 metrów też Brytyjka przyjeżdża. Także nie mamy tylko te same piątki, ale też jest na 800 metrów z Nowej Zelandii, 2,02,70. To jest bardzo dobra dziewczyna, natomiast rekord stadionu jest 2,04 też z meetingu międzynarodowego. Więc chcielibyśmy tych kilka meetingów, kilka rekordów poprawić na tym meetingu, żeby jak następny raz już będziemy robić regulamin, aby to było tak, że za pobicie rekordu są jakieś dodatkowe apanaże, bo w tej chwili no, jak są niektóre rekordy kobiet lepsze od rekordów mężczyzn, to świadczy już o tym, że wiadomo, że padną te rekordy, te słabsze. Więc no, żeby takie zrobić, że można było też na stadionie tablicę rekordów wyczepić, żeby nie było się czego wstydzić. Jakich argumentów używasz, żeby ściągnąć Bukowieckiego? Wiadomo, że dopiero to mniej, na których chcesz startować.
A, no tak właśnie, tak. Dokładnie. Prawdopodobnie, gdyby teraz miał Konrad tę decyzję podejmować, to już by nie przyjechał, bo ma tak napięty kalendarz. Natomiast w momencie, jak my bardzo wcześnie rozmawialiśmy z Irkiem, to jest jego tata i trener, i on powiedział, że no, do Łomży zawsze chętnie mówił, aby tylko miał czas. I mówi, w sumie mówi, nic za bardzo, nie ma planowanego w pobliżu. No i później się okazało, że już drugiego musiał zrezygnować, gdzie kilkakrotnie większe pieniądze miał dostać niż do nas, do Bydgoszczy zrezygnował NEAK. Bardzo świetny meeting. No w Radomiu to pojechał, tam to była taka przebitka, że jak usłyszałem, to mówi, uszy ci zwiędną i zwiędłym, jak usłyszałem, jakie tam są płacone pieniądze. Nie? No ale to jest po prostu miasto trzykrotnie większe od Łomży też, także tam... stać, że tak powiem, ich było na takie zebranie, aż tak dużo ludzi i tak dużo gwiazd, prawda, nie? No nie wiem, czy będą mieli też tylu z zagranicy ludzi, no ale zobaczymy, nie? Policzymy ich, podliczymy. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPHU Mackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.